Witam Was w mojej zagrodzie i pozdrawiam serdecznie. A na ostatnie ujęcia naprawdę warto poczekać, zostańcie do końca. Moje konie od tygodnia mają areszt domowy, a to ta mała roczna źróbka jest tego powodem. Ale czy to ich wina? Zaraz się okaże. Pozwoliłem po prostu chwastom urosnąć tak wysoko, że cała funkcja pastucha bierze w łeb. Po prostu uziemienie jest w każdym miejscu i jego działanie jest ograniczone praktycznie do zera, ponieważ impuls elektryczny ucieka po prostu do ziemi. Dlatego to wszystko muszę tutaj wykosić i wyczyścić pod spodem, aby przywrócić poprawne działanie tego ogrodzenia. Czyli co? To nie wina koni, tylko zaniedbanie hodowcy. Dlatego powiem wszystkim tym, którzy posiadają swoje konie, ale gdzieś na hotelach, że są w pewnych momentach szczęśliwcami, dlatego że nie martwią się o takie rzeczy. Łąka tego ogrodzenia jest tutaj prawie 1000 metrów bieżących. Także jest robota na całą niedzielę i pewnie Wy pojeżdżacie sobie konno, pięknie jakieś tereny bądź jakieś zawody, a ja zabieram się za koszenie. A to zaledwie 15 minut, słońce wyszło, jest ciepło, ja się spociłem i w zimie za chwilę tu zjedzą, dlatego użyję takiego środka, którego niepełna liść kosztuje 160 zł, ale w następnym odcinku pokażę Wam, jak przygotować taki sam, działający tak samo długo, środek za mniej więcej 10 do 12 zł.
tam mój pomocnik przygotowujący, czy też sprawujący przygotowawcze sprawy, czyli odsuwa pastucha, kładzie słupki, żeby miał łatwiej.